na program zaprasza Orlen, generalny sponsor polskiego narciarstwa. Dalekich lotów polskim skoczkom życzy firma Blachotrapez, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba! Żelowy atlas Grunt NKP nie pozostawia smug, zacieków ani wybłyszczeń. Mnie to przekonuje. Paweł, nie dotykaj tych książek, bo jeszcze ktoś się dowie, że to jest nawet nie green screen, tylko taka tektura, taka tapeta. A musimy udawać, że to jest biblioteka najlepsza ze szwajcarskich. Nie, to jest tapeta. Nie będę kłamał. Telewizja kłamie, twoja nie może, Dominik. Dobrze, wszystkie kłamstwa są za nami. Jaka jest prawda o tym piątku na Grostit Listrzance, która tutaj za oknem się uśmiecha do nas? Nie no, jeszcze możemy tyle pokłamać. Tylko prawda. No jaka była? Nie, w miarę spoko. Fajnie mi się w miarę skakało. Trochę problemy miałem jeszcze z timingiem, ale... No, może to ogarniemy do widzenia. Ile trzeba ogarniać? Ile czujesz, że jest w twoich nogach, w twoim ciele, które robiło to setki razy, a ile trzeba tutaj jednak jeszcze w tych książkach wertować? Ciężko powiedzieć. Może mogę się po prostu wyspać i to dobrze rano zaktywować i to może funkcjonować, a mogę się z tym bardziej męczyć i po prostu gdzieś na siłę szukać tego dobrego timingu. No nie wiem, a jutro się przekonamy. Bądź cierpliwy, Dominiku. Mi cierpliwości nie brakuje. Gdybym nie był cierpliwy, to bym nie jeździł tą zimę. Co się stało przy lądowaniu dzisiaj? Jakie są wnioski? Jak tego uniknąć? No faktycznie, w każdym skoku dzisiaj miałem jakieś takie problemy przy lądowaniu. Nie wiem w sumie z czym to było związane, bo wydaje mi się, że nie była źle skoczenia przygotowana. Może gdzieś tam po prostu... Za bardzo chciałem wydłużać te skoki i było mało czasu, żeby poprawnie podejść do tego lądowania. No na pewno na jutro trzeba to poprawić, bo punkty za styl wiadomo są ważne i mogą kilka pozycji do przodu dać. Telewizja Ski Jumping nie kłamie, więc my o prawdzie engelbergowskiej powiemy. Teraz za oknem została odwołana seria próbna kobiet. Trwają przygotowania skoczni. Ja widzę jedną, dwie osoby na zeskoku. Co z tą skocznią mogło być nie tak dzisiaj? No nie wiem, coś tam deptają, coś tam choinki przestawiają, może coś poprawiają, może dziury porobiliśmy, nie wiem, nie znam się. Choinki, czy ty masz już choinkę, Paweł, do domu? Kurde, jakie podszyty. Fajne, no. Co się stało? Nie no, Porsche tam takie fajne jedzie, par stoi sobie. Zapytamy o cenę, ale ty stawiasz. Porsche? No, tak na półkę ci mogę kupić. Choinkę, kurde, stała na balkonie, ale... żywo? Nie wiem, chyba nie. Nie wiem, kurde, ja bym tak mało w domu teraz, że nie wiem, co tam się działo, ale nie była wniesiona do domu ani udekorowana, po prostu co tam gdzieś stała z boku. Paweł, ktoś ci przyniósł choinkę pod drzwi i ty nie reagujesz, nie pytasz, co tu się dzieje? Nie, ja tam, wiesz, przyjeżdżam do domu, to... W innym świecie jestem, nie interesuję się takimi głupotami. Byliśmy wszyscy w chmurach, głowami i ciałami, lecąc z Warszawy do Curychu. No i taka niespodzianka, bo nagle obsługa, pilot samolotu was pozdrowiono tam, zaproszono do kokpitu. Często takie przyjemności się zdarzają, czy to takie coś wyjątkowego? Nie, zdarzały się już takie rzeczy, ale nie, raczej to takie, raczej nie za często, no.